Thank you.
Not a so profitable. Yeah, it's a robić neka kakva pobita u kosti, neka druga integracija. Jedna od vješa sam nešto dnes sa sobom. Tam je našim klijentama, tam je... Ja sam vašim klijentom. Zobaczył tam na internetu, jedno się mieści w ogonie. A ten jego pani nie ma ten zarysek? Dowoda mi potrzeba, ja sam jej posadził do specjalnych środków finansowych, to utrzymam na siebie i są położone. Tak, aby nie dostanę odnażenie o pomocy społecznej, mogą być czego na karta kredytowa, zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub innej instytucji finansowej, posiadające pieczęciu i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub tej instytucji. Wystawiony najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowany pobyt. No, tu musieliby zrobić mi lepiej te czasy, to ja jestem waszym klientem i tam da mi do środka samochód, już tak jak to jest. Może to zobaczyć, no? No, to jest takie zobaczenie. No. To tak jak nie pozwolenie, to pozwolenie, to ja mam tu konto, żadny interesantny podpis i tak. Tak, 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 bardzo dziękuję. Tak, rozumiem, rozumiem. Może być, tak, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To jest na grubowa szczęście. Tak. Grubowa szczęście. Nie mam przy sobie instrukcji. Przepraszam. Nie mam przy sobie instrukcji. Przypomnę tam tak trochę. Nie wiem, co tam gdzieś. Będę tam przypomnę na szczęście. Aha, tu jest telefon. Proszę. Super. Możemy rozmawiać. Tak w kontaktu. I przyjaciół. Bardzo, bardzo dziękuję. Macie piękne szafkę, macie piękne szafkę. Że dużo lepsze, a? Dużo lepsze. Dużo, dużo lepsze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pracowali tu 10 lat? Nie, ja tu 5. A pan jest tam? To krótce. Krótce? Tak. Ale w 2015 pracowali? No.
mamy sam dokument. Znaczy, że pan zrobił dokument, dlatego i to ja zrobiłbym u waszych przypadku, żeby z nich dowiadowa się, jeżeli oni mogliby wam po e-mail po prostu poszli do pana. Nie tylko to podpisa, bo pan jest na to wiem, jaki stan. Tak. Ponieważ jeszcze nie składamy tej dyspozycji, tak, tak. Więc muszę się dowiedzieć. O, to pierwszy raz. Nasz, jeszcze nie było tam jeszcze raz, to było. A u Eurobanku było? Nie, ponieważ nie otrzymywaliśmy obcokrajowca. Thank you.
to wszystko tak, w porządku. Lepszy bankiera. Pracuje też w sobotę? Tak. Nie może być. Tyle godzin? Tak? Tak dużo godzin? A wam cena nie? A ten harmonogram pracy ile jest? No nie, no pracuje na tyle, ile kobiet pracy wymaga. Ale to jest tak jutro, nie? Nie, przez cztery dane może być. Przez cztery dane? Ale nie codziennie. Ale nie codziennie. Aha. No, zależy, jak to jest, to jest otwarto cały dzień, bo jest co, to jest tysiące tam, to jest tak, to będzie, ale
A tu będzie dotyczyło się tylko tego rachunku podstawowego, tak? Na oszczędnościowym nie ma. No, to co, co ja mam, to muszę być. Do. Z tego muszę być, tak. Dobrze. To będzie ile? 32 zł. Stwierdzimy, tak? Jak będzie się przedkładanie na opłatę. Czyli to, że pan decyduje się, tak? No to? Zależy co? To jest bardzo fajne, bardzo super, ale chciałbym jeszcze zrobić to, jeszcze mam jakiś mini bank i chciałbym dowiadować, jak to było na ten mini bank. Co na będzie, znaczy to, co zrobić za mnie, muszę znaleźć coś, co zrobić w tej przypadku. Dobrze, bardzo dziękuję wam. No. To będę zrobił tam przez jakieś 10 minut wrócę i dowiadę. Bardzo dziękuję. Thank you.
November 22nd, 2019. Banku BNP Paribas. Dziękujemy, że do nas dzwonisz. Welcome to BNP Paribas. Thank you for calling us. Jeśli kontaktujesz się w sprawie logowania do bankowości internetowej, informujemy, że dane do logowania nie uległy zmianie. Dodatkowo na naszej stronie internetowej w sekcji Bankowość internetowa dostępne są wszystkie niezbędne informacje i pomocne wskazówki. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami. Jeżeli dzwonisz w sprawie bankowości online oraz Go Mobile, wybierz 9. For English or Ukrainian, press 4. Jeżeli jesteś naszym klientem, wybierz 1. Jeżeli chcesz poznać naszą ofertę, wybierz 2. For English, press 1. Ukraińska mowa. Naciśnij 2. To learn more about the GDPR information clause, please press 8. Your call has been transferred to our consultant. Please hold the line. To ensure the safety of services provided by BNP Paribas, your call will be recorded. If you do not agree for recording, please terminate the connection. Thank you.
Dzień dobry, Hezer Patryk, szanowny pomoc. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Pana, wy mówicie na angielsku? Słucham? Wy mówicie angielsku? Po angielsku? Dobrze. Możemy rozmawiać po angielsku.
I hear you. What, just wait what a second. Exactly I try to find. What exactly are you waiting for? What are you trying to find? It's a simple question. You don't understand English, or what is it? You don't have somebody I can no, talk to? I try to what, find it, what and exactly I don't hear you. What is your name? It's Patrick. You have a supervisor so I don't, to talk to. Okay, but I don't hear you well, so... Let me talk to the supervisor. Okay, just wait a second. BNP Paribas. Dziękujemy, że do nas dzwonisz. Welcome to BNP Paribas. Thank you for calling us. Jeśli kontaktujesz się w sprawie logowania do bankowości internetowej, informujemy, że dane do logowania nie uległy zmianie. Dodatkowo na naszej stronie internetowej w sekcji Bankowość Internetowa dostępne są wszystkie niezbędne informacje i pomocne wskazówki. Zachęcamy do poznania się z tymi informacjami. Jeżeli dzwonisz w sprawie bankowości online oraz Go Mobile, wybierz 9. For English or Ukrainian, press 4. Jeżeli jesteś naszym klientem, wybierz 1. Jeżeli chcesz poznać naszą ofertę, wybierz 2. Zastrzeżenie karty i blokada kanałów elektronicznych, wybierz 1. Skorzystanie z serwisu automatycznego, wybierz 2. Jeżeli chcesz poznać aktualne oferty i promocje, wybierz 3. Połączenie z konsultantem, wybierz 5. W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO, wybierz 6. Jeżeli jesteś klientem domu maklerskiego, wybierz 7. W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO, wybierz 6. Jeżeli jesteś klientem domu maklerskiego, wybierz 7. Nie dokonano żadnego wyboru. Zastrzeżenie kart, blokada kanałów elektronicznych, wybierz 1. Skorzystanie z serwisu automatycznego, wybierz 2. Jeżeli chcesz poznać aktualne oferty i promocje, wybierz 3. Połączenie z konsultantem, wybierz 5. W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO, wybierz 6. Jeżeli jesteś klientem domu maklerskiego, wybierz 7. Nie dokonano żadnego wyboru. Zastrzeżenie. Blokada kanałów elektronicznych, wybierz 1. Skorzystanie z serwisu automatu, wybierz 2. Jeżeli chcesz poznać promocję, wybierz 3. Połączenie. W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO, wybierz 6. Jeżeli nie jesteś klientem maklerskiego, wybierz 7. Nie dokonano żadnego wyboru. Zastrzeżenie karty i blokada kanałów elektronicznych, wybierz 1. Skorzystanie z serwisu automatycznego, wybierz 2. Jeżeli chcesz poznać aktualne oferty... ...go innego tam, co jest, nawet 100 GB. Zapomnij się z klauzulą informacyjną RODO, wybierz 6. Jeżeli jesteś klientem, to wybierz 7. A wy registrujecie to? Nie do... Rozumiem. ...blokada kanałów elektronicznych, wybierz 1. Skorzystanie z serwisu... Wybierz 2. Jeżeli chcesz poznać aktualne oferty i promocje, wybierz 3. Połączenie z konsultantem, wybierz 5. W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO, wybierz 6. Jeżeli jesteś klientem domu maklerskiego, wybierz 7. Nie dokonano żadnego wyboru. Zastrzeżenie karty i blokada kanałów elektronicznych, wybierz 1. Korzystanie z serwisu automatycznego, wybierz 2. Jeżeli chcesz poznać aktualne oferty i promocje, wybierz 3. Połączenie z konsultantem, wybierz 5. W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO, wybierz 6. Jeżeli nie jesteś klientem maklerskiego, wybierz 7. Nie. Ku BNP Paribas. Dziękujemy, że do nas dzwonisz. Welcome to BNP Paribas. Thank you for calling us. Jeśli kontaktujesz się w sprawie logowania do bankowości internetowej, informujemy, że dane do logowania nie uległy zmianie. Dodatkowo na naszej stronie internetowej w sekcji Bankowość Internetowa dostępne są wszystkie niezbędne informacje i pomocne wskazówki. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami. Jeżeli dzwonisz w sprawie bankowości online oraz Go Mobile, wybierz 9. For English or Ukrainian, press 4.
Jeżeli jesteś naszym klientem, wybierz 1. Jeżeli chcesz poznać naszą ofertę, wybierz 2. For English, press 1. Ukraińska mowa. Napisz 2. To learn more about the GDPR information clause, please press 8. Your call has been transferred to our consultant. Please hold the line. To ensure the safety of services provided by BNP Paribas, your call will be recorded. If you do not agree for a recording, please terminate the connection. Nie słyszę klienta, jestem słyszany zakończyć połączenie. Zapraszam do ponownego kontaktu. Halo, dzień dobry. Halo.
Thank you.
Ja
Dzień dobry.
No, jestem, że tu jedno lato i tam po jedno lato i to. Thank you.
Thank you.
proszę Pani, ja nie chcę zrobić na przykład pobyt autorski, nie chcę wtedy wybrasnie. Jedna z rzeczy, co myślę, nie z tobą. Ja jestem waszym klientem. Tak jak mi pozwolenie, to zwolenie, to ja mam tu konto, tak mi tak samo, tak, tak, bardzo dziękuję. Nie ma możliwości, tak po prostu wyblokowanie. Tak, rozumiem, rozumiem. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To jest na grubo ma szczęście. Bardzo dziękuję. Macie piękne czapkę, macie piękne czapkę. Że dużo lepsze, dużo lepsze. Dużo, dużo lepsze. Dziękuję bardzo.
Thank you.
Thank you.
na to wszystko tak. Nie może być. Cały godzin? Tak? Tak dużo godzin? A wam semenia, ta harmonogram pracy? No nie, no pracujemy tyle, ile kodeks pracy nam ma. Ale to jest tak jutro, nie? Nie, przez cztery dane mogę. Przez cztery dane mogę. Przez cztery dane? Cały dzień, tak? Ale nie codziennie. Ale nie codziennie. Aha. No, galeria to jest to fatto cały dzień, to jest co, to jest dziesiąte tam. No tak, to będzie to
To jest bardzo fajne, bardzo super, ale chciałbym jeszcze zrobić, to jeszcze mam jakiś inny bank. I chciałbym zadzwonić, jak to było w naszym innym banku. Co nam będzie znaczy, to jeszcze zrobić, bo my musimy znaleźć, co zrobić. Dobra, bardzo dziękuję. To będzie zrobić tam o 10 minut godzinę. Thank you.
November 22nd, 2019.
Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Może słucha to dobrze. Aha, dobrze. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Halo. They have to provide immigration with some kind of statement that I do have a money on the bank account and stuff like this. And the only thing I can say is, since the lady did not hear me last time in group, when I attempted to use this here, the headphones like this, this is what I have found, the headphones. Actually, to be exact, it was exactly about a week ago where he made a phone call, and if I pay close attention to it, you can see that this actually was cut, even like this. I think this app that somebody actually cut me even with the wire. They did not only open this thing and separate one. This is a brand new headphone.
and it's just like this, it's just a story like that. So it's very, very fast. The stuff that happened here in Poland, we were not last year. I had left this in a backpack like this on the side, and I did this left inside of the library, unattended, and this is basically the cost I'm paying right now. So. Tak, dzień dobry. Proszę pana, wy mówicie na angielsku? Wy mówicie angielsku? Po angielsku? Możemy rozmawiać po angielsku?
na angielskim języku, to jest numer węgierski, nie? Przepraszam. Przepraszam. I don't know, maybe you can tell me. I have no idea. Do you have a problem? No? Okay, good, that's good. Sir, I'd like to ask you a question, please. In case you do speak English, okay. What exactly would it cost me as your customer to get with a public notary, basically with your certification, that I'm your customer and that I do have certain amount of money on your account, or I mean on your banking institution account, let's say. Well, I just want to ask you a general question. I'm not asking, you know, a question that, Is it like any different for? Of course, I can receive all my time. What I would like to find out, please, is what exactly the costs are for a document, for a paper which your banking institution will issue me, certifying basically that I am your customer. And that I do have, a certain amount of money on this account that I can support basically myself. It's for the immigration purposes. Okay?
Hello? What exactly are you waiting for? What exactly are you waiting for? What are you trying to find? It's a simple question. You don't understand English, or what is it? You don't have somebody I can talk to? What is that? What is your name? What is your name? You have a supervisor I can talk to. Okay, let me talk to supervisor. Let me talk to supervisor. Nie masz nic dalej? Dzień dobry. Proszę zarejestrować mnie jedni synka od Orig, proszę. Synka do tego. No, to ty... Nie. Okej, za 5 złotych to jest... Ja myślę, że w internecie jest? Jest. Aha. Dziękuję bardzo.
A vy registrujete to? Ne. Thank you.
Thank you.
card, but that's coming up. Mogę na to jeszcze, jeżeli chcę to prawo ja, żebyś takiego... Teraz zobaczę. ...i kartę wybrać, bo... U banku lub innej instytucji finansowej, której potwierdzenie pieczęcia lub podpisu upoważnionego pracownika. Możemy zrobić to, co się to chce? To moja rachunek. Jakie jest szata do dechu? No tu jest jeszcze karta moja. Możecie zobaczyć to. A tu jest prawo jazdy, coś takiego. Wystarczy mi paszport, jest wszystko no, w porządku. No dobrze, no tak, ja nie bym chciał, co, chciałbym sobie tak, tak co nie jestem, żeby was tu oszukał, więc coś takiego. Proszę bardzo, jeżeli może być, coś takiego, to tu jest zaświadczenie posiadanego środku płatniczego banku. Potwierdzenie pieczęcia i podpis upoważnionego pracownika tego banku. Dobrze. Po polsku napisane. Thank you.
Bardzo dziękuję. Będzie wam uciekł.
naszej strony ofertę takiej dodatkowej gotówki, z której nie musi Pan korzystać, ale no, będzie miał Pan pod ręką w razie czego. Bardzo, bardzo dziękuję Wam. Przepraszam, jakie gotówki? Takiej dodatkowej gotówki, mówię na przykład w postaci, no bo na razie może Pan korzystać z dostępnych środków, które ma Pan na koncie, tak? No ale czasami zdarzają się sytuacje, że może Panu, nie będzie miał Pan, będzie miał Pan 0 zł na koncie, a pojawi się Panu jakiś nieoczekiwany zakup. To wtedy, może Panu udostępnić taką dodatkową gotówkę w koncie w postaci tak zwanej linii odnawialnej. A, co mogliby jeszcze coś zrobić? Coś sobie tam wziąć, aby Panu zabrakło swoich pieniędzy. Tak? Aha. Co Pan myśli o takim? Nigdy nie spotkał się, miał Pan jakiejś takiej sytuacji, że brakuje Panu pieniędzy? Nie. Wtedy może Pan skorzystać, bo zasada też jest taka, że jeżeli Pan z tych dodatkowych środków nie korzysta, to Pan ich nie spłaca i nie naliczamy żadnych odsetek. Aha. Tak? One po prostu sobie są, tak w razie czego, żeby Pan miał, tak? Pod ręką. No, ale... A może sprawdzimy chociaż ofertę? A może sprawdzimy ofertę chociaż tylko? Takie sprawdzenie nie zobowiązuje do niczego. Ale za to, co ja muszę do migracji, to ten wróci. Do której godziny? Do 18. Do 18 godziny. No dobrze. Okej. Okay. I ja bym chciał znać. No to tak. Nie pan mówię, bo gdzie jest? No tak. Dobrze. Ja pan muszę do widzenia. Dziękuję. Ale do zobaczenia. No to do zobaczenia, ale dziękuję bardzo. Dziękuję.